rozeznać. Tylko jak? Wiesz co, dla mnie takim zawsze przykładem w Ewangelii jest Nikodem. Popatrz, Nikodem przychodził do Pana Jezusa nocą, był dostojnikiem żydowskim, wszyscy go znali. On sam poznawał Jezusa i Pan Jezus potrafił się dostosować do jego sytuacji, prawda? Nie czekał na Nikodema w ciągu dnia, żeby mu powiedzieć: Nikodem, bądź taki odważny, proszę bardzo, tylko to była jego droga, droga Nikodema. Choć czasem nie rozumiał Pana Jezusa, choć czasem jego pytania były dosyć ciekawe, ale szukał prawdy. Myślę, że to jest chyba najważniejsze w rozeznaniu, żeby szukać prawdy i pozwolić Panu Jezusowi się prowadzić. Nikodem, co mnie zawsze fascynuje, był w czasie pogrzebu Pana Jezusa, kiedy jego uczniów nie było. Nikodem pozostał. Zobacz, wybrał paschę już inną, razem z Jezusem, nie wybrał paschy żydowskiej. Wolał być ze swoim mistrzem. Myślę, że to jest właśnie rozeznanie powołania, dojrzewanie do tej decyzji, że wybieram Chrystusa, to jest moja pascha, moje przejście.